Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku w wyzwaniu psychiatryk w grze The Sims 4. Pierwsza sprawa jest taka, że w opisie odcinka macie link do ankiety na temat kolejnej serii po zakończeniu tej serii, a więc zachęcam w szczególności do głosowania. Jest to ankieta na Strawpolu, tam możecie bez żadnego logowania się anonimowo zagłosować, a więc zachęcam wszystkich do głosowania, tych, którzy jeszcze nie głosowali, naprawdę serdecznie zachęcam. Tam do wyboru macie 5 opcji. Omawiałam je też w ostatnim odcinku wyzwania Legacy Challenge, czyli w 191 odcinku tego wyzwania. Jeśli chcecie sobie więcej poczytać na temat tych opcji, to na moim Facebooku, do którego link też jest w opisie odcinka, znajdziecie przypięty post na moim Facebooku, gdzie są wypisane, gdzie są tak naprawdę wypisane te propozycje oraz tam krótko są opisane i są też do nich dopisane linki do zasad. A więc zapraszam na mojego Facebooka, przypięty post, tam możecie sobie wszystko o tym poczytać. W szczególności serdecznie zachęcam i zachęcam naprawdę do głosowania. Serdecznie zachęcam. Na razie jest kilkanaście głosów, a mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, więc serdecznie zapraszam do głosowania. A więc link w opisie odcinka, powtarzam jeszcze raz. Dobrze, to teraz możemy już przejść do naszego odcinka. Po pierwsze chciałam sprawdzić, czy już nasz Patryk ma ósmy. Dobra, poziom ósmy skrzypiec już ma, a więc w takim razie dzisiaj możemy zacząć pisać nim pierwszą piosenkę. Tych piosenek będą jeszcze 3 później, bo w sumie muszą być 4. Więc ja nie umiem nazywać piosenek The Sims 4, nie mam do tego nigdy weny twórczej, a więc jeśli ktoś chce nazwać piosenkę, którą napisze nasz Patryk na skrzypcach, to możecie podawać nazwy piosenek w opisie odcinka, w komentarzach pod odcinkiem oczywiście, a więc zachęcam do pisania propozycji nazw piosenek, które miałby napisać Patryk. No właśnie, więc zachęcam. Dzisiaj już pierwszą sama ja nazwę. Na pewno nie będzie to bardzo kreatywna, no, ale zachęcam w komentarzach naprawdę, bo to i mnie ułatwi sprawę. Nie będę musiała wymyślać żadnych nazw i serdecznie do tego zachęcam. Jak chcesz do toalet, to idź, jest wolna, kochana Malwino. No, nie, idź. Ty tam jeden tost z serem przygotowałeś, naprawdę. Aha, bo my po kimś chyba kończyliśmy gotowanie. No dobrze, więc na razie może niech sobie sami pogotują. Z głodu nie umrą jak... Ej, no! Rafał, co to jest? Masz tyle szafek. Też na szafce to postaw, co? Tak się nie robi, kochany. No jesteś głodny, to sobie kontynuuj gotowanie. Tego nie postawiłeś tutaj na podłodze. No co to jest? Masz tyle miejsca do gotowania w tej kuchni i co robisz, no? Proszę cię. Simie, kochana, jak nawet jesteś głodny, to możesz sobie jakieś gotowe jedzenie wziąć. No właśnie, gotuj sobie już. Już mnie nie denerwuj. I nawet z nim sobie nie rozmawiaj, nie rozpraszaj go, dobrze? Bo on za chwilę piosenkę musi mi napisać. Jak tylko zje tego tosta z serem. Mam nadzieję, że dzisiaj ten etap aspiracji ukończymy. Ja będę wyglądała, czy nam się gdzieś tutaj nie pojawi powiadomienie o tym, że jest właśnie zlot zapaleńców. Bo jeśli będzie zlot zapaleńców, to my na pewno na niego idziemy, żeby tam Patryk mógł sobie polecieć w kosmos i zjeść sobie tosta z serem tam. Więc na pewno będę wypatrywała, czy się pojawi taki festiwal. I w końcu się przełączamy na geniusza muzycznego. I teraz możesz zacząć pisać pierwszy utwór, chociaż najpierw podejdziesz tutaj i się zainspirujesz. A co, nie można grać na skrzypcach bez inspiracji. Lepsza piosenka ci wtedy wyjdzie i poza tym szybciej będziesz budował dalej swoją umiejętność grania na skrzypcach, więc serdecznie proszę cię, byś się zainspirował. O właśnie, i teraz napiszesz pierwszą piosenkę. Masz napisać 4 utwory, więc to jest piosenka? Wykonaj serenadę, zagraj utwór, no to napisz. No, a nie chcę napisać czasami takiej, wiecie, z piosenki z pisanej, ale to chyba będzie okej. Co nie?
No właśnie, jest napisane i wybierz, napisz utwór. Jest napisz piosenkę. Jest zagraj utwór, a gdzie jest? No dobra, miejmy nadzieję, że to będzie to. Idź tam napisz. Ten utwór, no, proszę. Miejmy nadzieję, że to jest utwór. Jest napisane napisz piosenkę i że to nam zaliczy pisanie. A więc mam nadzieję, że to jest w sensie napisania utworu, a nie napisania, właśnie napisania melodii, a nie napisania słów, bo ja właśnie chciałabym, żeby teraz napisał melodię. Dlatego nie jestem pewna, co on tam napisze. Bo teraz już też, mając miejskie życie, mogą Simowie pisać piosenki jako tekst piosenki, więc chciałabym, żeby to było jako melodię teraz napisał. Kochany, pisz tę melodię. No, ona zajmuje dużo czasu, więc to jest jeden minus pisania piosenek. One zajmują strasznie dużo czasu. Znacznie więcej czasu zajmują niż pisanie książek, co jest według mnie nieporozumieniem. I można licencjonować tylko jedną na tydzień, co jest drugim nieporozumieniem. Piosenki, utwory piszesz dłużej. Licencjonować możesz jedną na tydzień. I przynoszą strasznie mało pieniędzy z tego w sumie. Bo możesz licencjonować tylko jedną na tydzień, gdzie książek możesz licencjonować ile chcesz. Tak naprawdę, chociaż lista, jaka się tu wyświetla, pokazuje tobie 6 pierwszych, ale możesz tak naprawdę mieć wysłane do wydawcy nawet 30 książek, czy 40. Tak naprawdę nie ma ograniczenia, ile książek możesz wysłać do wydawcy. A piosenek jedną na tydzień, a więc według mnie to jest w ogóle niewspółmierne. Dlatego jak dla mnie pisanie piosenek, czy też utworów nigdy nie będzie rzeczą opłacalną, taką, żeby robić to na stałe i jako karierę. Niestety, troszeczkę tę furtkę twórcy zamknęli. Oczywiście chyba jest gdzieś tam mod, który można, albo przynajmniej był kiedyś, który można było sobie pobrać, który właśnie umożliwiał to, że piosenki, czyli utwory, pisało się krócej, tyle samo co książki. I że można było licencjonować więcej niż jedną na tydzień, czyli tak samo w sumie można było je licencjonować jak książki. W takim samym tempie, czyli nieograniczonym tak naprawdę. Ale to było kiedyś zrobione przez moda. Nie wiem, czy nadal ten mod działa, bo wiecie, z każdą aktualizacją gry mody też trzeba aktualizować. Niektóre mody nie są aktualizowane i później nie działają przez to. Tego wiem, że to jakiś chyba rok temu czy półtora roku temu taki mod działał. Nie wiadomo, czy nadal działa, bo był kiedyś mod też, który sprawiał, że jak się ewoluowały roślinki i się kliknęło na jedną roślinkę, tak jak jest z podlej rośliny. A więc jak się na jedną kliknie normalnie w grze, to sim podlewa wszystkie. I tak było też zrobione z modem na właśnie ewoluowanie wszystkich roślinek, bo teraz normalnie w grze trzeba każdą roślinkę osobno kliknąć i ewoluować, chociaż po ostatniej aktualizacji to się chyba zmieniło. Że trzeba kliknąć chyba tylko na roślinkę z danego rodzaju. I później sim, jak macie, nie wiem, kilka winogron, jak kliknięcie na jedno, to sim powinien wszystkie po kolei podejść do nich i ewoluować. Tak ostatnio wprowadzili. Ale to jak na przykład ja w Legacy Challenge mam tak naprawdę każdej rodzinki, roślinki, tylko jedną rzecz. A więc mam i marchewki, i pomidory, mam cały spektrum rzeczy. To mnie tak naprawdę nie urządza. Bo i tak każdą z roślinek muszę osobno podejść i ewoluować, bo każda jest inna. Każda jest innego rodzaju. A taki mod był naprawdę przydatny, w szczególności jeśli ktoś robił sobie na przykład farmę winogron, czy farmę smoczych owoców, bo one są naprawdę drogie. I różni gracze mogli mieć nawet po 40 roślinek, powiedzmy winogron. I zatrudniać po prostu ogrodnika, który nad nimi będzie pracował, bo to jest strasznie dużo robot nad takimi roślinkami, takiej ilości. I później, gdy przyszedł czas ewoluowania tych roślinek, to była katorga. I właśnie był przez to taki mod na ułatwienie tego. Mówię, nie wiem, czy on już nie działa na pewno. Oczywiście, że zamień. Musimy mieć działającą toaletę tutaj. Dobra, ty idź na toaletę, bo ty jesteś, widzę. Dzisiaj chcę strasznie na toaletę. Toaletę, tylko boję się, że mu się troszeczkę. A później przez to będzie musiał dłużej nad tą piosenką pracować. No dobrze, ale widzę, że ktoś poszedł się wykąpać. Nie, a Malwina ładnie poszła wyczyścić dla ciebie. Tutaj
Albo nie, nie, nawet nie muszę mu dawać podejść, bo przecież on później umyje sobie ręce po wszystkim. A więc sobie ładnie skorzystaj, nawet energię masz dosyć dobrą. A więc za chwilę, jak tylko pójdziesz się wykąpać, to dalej będziesz pisał tę piosenkę. Miejmy nadzieję, że dzisiaj tę jedną piosenkę skończysz. No Malwina, wychodź stamtąd, już widzę, że dopucowałaś ładnie ten prysznic właśnie i nasz Sim może... Dobra, to też zamienię. Wszystko się tu psuje, kurczę, no. Nie... Właśnie, idź się tam. No, idź się wykąpać, no już. Idź, idź. Ej, Daria! Hej, to jest nasz ok... Nie, właśnie nie. Nie wyjdziemy. Dobra, nie będziesz tam wchodził jak ona teraz. Daria! Weź, no nie wchodź tam jej, no człowieku, no mówiłam, żebyś tam jej nie wchodził już. Simie, kochany. Widzieliście, że tamtą interakcję mu skasowałam. No po co tam wszedłeś jeszcze, jak miałeś skasowaną już tę interakcję? Naprawdę teraz będziesz zawstydzony. Po prostu po myślunku to ty w sobie masz po prostu chyba za grosz. Nie masz w sobie, no. Jak tam można było wejść, no. Patryk, no. Już usunęłam mu to. Ach. Ja wiem, że wszyscy są śmierdzący w ogóle, ale no. A, bo ty się posikałaś. No tak, bo była toaleta zepsuta. Dobra, to jak w takim razie, to ty idź sobie ugotuj tosta z serem, bo jesteś już powoli głodny, więc tosty z serem na przyjęcie, proszę. I się przełączę też na aspirację, no. Jak już tak. Idź, idź te tosty z serem, rób sobie, jak już ktoś ci wszedł do tej. Do tego prysznica. Byłeś pierwszy przy nim, tak? Ach, to też się zepsuło. Matko święta, wszystko się tu psuje. Dobra, bądź sobie zawstydzony, chociaż nie, ty musisz zjeść tosty z serem o wspaniałej jakości, więc on niech lepiej będzie o wspaniałej jakości. Patryk. Patryk. Ten tost z serem ma być wspaniałej jakości. I sobie nie rozmawiaj ze sobą, tylko gotuj. Czy to w dłużej czasu zajmie, jak będziesz jeszcze ze sobą rozmawiał podczas gadania. Ja dzisiaj, Patryk, denerwujesz, naprawdę. Jest wspaniałej jakości, musi być. Musi być, bo mi wtedy... Normalny, no nie, no. Nie, nie zjesz tego tosta z serem. Nie, absolutnie nie. Ja chcę tosta z serem o wspaniałej jakości. Porcja dla jednej osoby. Nie zjesz tego tosta z serem. O nie, a teraz jest wspaniałej. Tutaj, a ten jest normalny? Nie jest wspaniałej. No to jedz go sobie. To jest wspaniałej czy normalnej? Pewnie za szybko sprawdziłam jakość. Jedz go sobie. Jest wspaniałej, to go możesz jeść, no. Patryk, zdecyduj się, jakie to jest jakości. No, dlaczego nie mogę włożyć jedzenia do lodówki? O, teraz już coś było nie tak wcześniej. Okej. Wewnętrzną harmonię ktoś sobie ćwiczy. Dobra, jedz tego tosta z serem. Ktoś się tam... A, kolejna osoba wskoczyła pod prysznic. Kolejna brudna osoba wskoczyła. No widzisz, Patryk, wszyscy ci wskakują do prysznica dzisiaj, pod prysznic, no. Czy ty powinieneś za chwilę iść spać, wiesz co? Wiesz co, ty pójdziesz spać. Wykąpiesz się, jak wszyscy będą spali. Tak będzie chyba najlepiej. Już cię nie będę do niczego zmuszała, poza tym masz za dużą tę energię, naprawdę. Bo go ostatnio za późno położyłam i za długo spał. Musimy troszeczkę to naprawić. Teraz dzisiaj się wcześniej troszeczkę położysz. Często, bo ty nie możesz, no... Ty właśnie nie możesz nocą spać. Co ty jesteś smutny, Oniesiu, bo... Czuwasz smutek, ale dlaczego? Bo jesteś ponury? Bo jesteś ponury. Dobra, jeszcze jednego tosta z serem później musisz zjeść i idź spać. Już mnie znikaj z oczu po prostu i mnie nie denerwuj, Patryk. Sobie popatrzymy, co inni robią. Widzę, że coraz więcej osób wskakuje na matę do jogi. Fajnie, sobie ćwiczę. To mnie bardzo cieszy, że używają jednak tego przedmiotu. Szkoda, że nikt sobie nie opowiada kawałów, no ale cóż, nikt z tego nie korzysta. Szkoda też, że nikt nie korzysta z... sztalugi, ale może dlatego, że nikt nie ma zacięcia artystycznego oraz nikt nie ma żadnych punktów. Gdyby mieli jakieś punkty i by się zainspirowali, to pewnie by poszli sobie malować obrazy, gdyż też tak zauważyłam właśnie, że
gdy simy mają jakieś punkty już malowania i się zainspirują, to wtedy chętnie sobie idą i coś malują na sztaludze, więc to jest możliwe. Tylko, że jakiś sim musi wcześniej zdobyć punkt umiejętności malowania, no i w momencie tylko, gdy się zainspiruje, to sobie przypomni o tym, że coś takiego jak sztaluga istnieje. Sobie pójdzie namalować jakiś obraz. Dobra, Patryk grzecznie śpi. Jak wstaniesz, to pójdziesz pomyśleć pod prysznicem. Od razu też się zainspirujesz przy okazji. Oczywiście, jak zwykle, simowie sobie korzystają z kosza. Więc sobie ćwiczą umiejętności swoje fizyczne bardzo ładnie. Wszyscy tutaj będą, kurczę, umięśnieni później, wychodząc z tego psychiatryka i z dużymi umiejętnościami fizycznymi, oprócz chyba Damiana. On jest taki jedyny, który taki troszeczkę najmniej ćwiczy, widzę. Jego zrobiłam go okrąglutkiego troszeczkę bardziej, taki widzę najwięcej stroni od tego, by ćwiczyć. Nie wiem, czy to dlatego, że właśnie jest troszeczkę taki mniej wyćwiczony fizycznie i taki troszeczkę grubszy, czy może dzięki temu, że bardziej lubi gotować i jest, powiedzmy, znawcą jedzenia. O, powiem tak. Czy może właśnie dlatego. Dobra. Przyspieszamy czas. Nie jesteś na trzecim tempie właśnie. To jest trzecie tempo. Czekamy, aż się nasz Patryk wyśpi i później znowu. Znowu dalej będziesz te pisał piosenkę. Naprawdę. Kolejne piosenki myślę, że będzie nasz sim już pisał poza odcinkiem, będę nim raczej to robiłam, a więc tylko powiedzmy ostateczny moment, gdy już ta piosenka będzie napisana, to będę wam pokazywać i moment, w którym nazywam te piosenki, a tak to raczej będę się starała, by Patryk podczas odcinka nie pisał piosenek, tylko pomiędzy odcinkami by je pisał. Na pewno podczas odcinka będziemy malować obrazy, gdyż każdy obraz może być obrazem. Może być arcydziełem, o to chciałam powiedzieć, a więc to na pewno będę robiła podczas odcinka, ale myślę, że pisanie piosenek jest jednak troszeczkę nudniejszą sprawą, więc to będę starała się robić pomiędzy odcinkami, tylko mówię, w momencie będę przerywała pisaniem piosenek, w momencie, gdy już będzie bliski ukończenia piosenki, wtedy będę sprawiała, byście to widzieli. Idź tam, pomyśl pod tym prysznicem. To mówiłam, że ach, ktoś ci znowu wskoczył pod prysznic. Nie idź tam teraz. Podejdź tutaj. No widzisz, i ty masz pecha. No cały czas ktoś tobie, albo nawet podejdź tutaj. No, gro, tutaj ma podejść. No, idziesz. Patryk, nie stój tam. Patryk, halo, halo, nie stój jak słup soli. Patryk. Oj, słup soli mój. Mój kochany słup soli, naprawdę. Oj, Patryk, Patryk. Popatrz sobie chwilę w chmurki. No po, o. I widzisz, już masz wolny prysznic, no. Dobra, chwilę popatrz, zainspiruj się. Jak już tobie dałam patrzenie w chmurki, to już sobie chwilę popatrz do inspiracji. Bo mam nadzieję, że teraz już nikt tobie nie wejdzie pod ten prysznic, że już wszyscy się wykąpali, kurczę. Ci, co mieli. Już wystarczy tego kąpania się i wchodzenia Patrykowi pod prysznic, gdy on chce tam wejść. Koniec z tym. No, a później możesz podejść tutaj i napisać piosenki. Dobra, więc przyspieszamy czas i piszemy te w końcu piosenki, bo już kurczę. Cztery piosenki trzeba napisać. To naprawdę jest multum czasu. Mnie się to właśnie nie podoba, że one aż tak długo zajmują, no. Że ktoś to tak wymyślił po prostu niewspółmiernie, bo piszą się długo, a później zysk tego jest niewspółmiernie mały z tego, więc to jest jak według mnie troszeczkę źle zrobione. Dobra, później jeszcze wskoczysz na toaletę, bo widzę, że powoli ci się chce i nie, a później nie chce, żeby musiał przerywać pisanie piosenki tylko dlatego, że chce mu się na toaletę. No. Dobra, Patryk, kończysz? Kończ ten, no, gdzież miałeś już na maksa przed chwilą, widziałam. No, ci zmalało. Prysznic, a później, prysznic, toaleta, oczywiście. No nie, no musiałby znowu już zjeść tosta z serem, no. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze jakieś tosty z serem zostały, jeśli zostało. Nie został żaden tost z serem. Naprawdę, to idź kontynuuj tę ludową przyśpiewkę już. Zjesz, jak ją napiszesz. No już nie chcę mi się gotować kolejnych tostów z serem, naprawdę, no to jest już...
przegięcie troszeczkę. Więc napisz piosenkę. O, na szczęście zaczynasz w momencie, w którym wcześniej skończyłeś. Bardzo fajnie. Pamiętajcie właśnie, że jak chcecie kontynuować pisanie danej piosenki, to musicie wejść do wyposażenia Sima i on tutaj już ma zapis nutowy i musicie na niego kliknąć i właśnie zrobić kontynuację. Bo jeśli byście kliknęli na skrzypce, to jest tam napisanie nowej piosenki. To nie jest jak z komputerem i pisaniem książek. To właśnie jeśli piszecie utwory, to musicie, jak chcecie je kontynuować, to poprzez wejście do wyposażenia własnego Sima, gdyż powiedzmy on to zapisuje sobie na kartce ołóweczkiem i to ma w swoim wyposażeniu, więc jak chcecie kontynuować tę piosenkę, to musicie do tego wyposażenia wejść. Bo jak na początku, jak pisałam moimi Simami piosenki, to też takie błędy popełniałam, że nie wiedziałam, jak zrobić, żeby mój Sim kontynuował pisanie piosenki i zaczynałam kilka nowych przez to, nie wiedząc, że muszę wejść do wyposażenia jego. Do jego wyposażenia. O. Dobra. No myślę, że zdążysz napisać piosenkę przed tym, jak bardzo mocno zgłodniejesz i będziesz cały czas raczej zainspirowany. Widzę, że Damian się jednak skusił na małe co nieco. Zobaczcie, on ma dopiero drugi poziom sprawności fizycznej. Jest najniższy poziom ze wszystkich, bo wydaje mi się, że wszyscy mają co najmniej czwarty poziom sprawności fizycznej. Tu jest czwarty, tu jest siódmy, tu jest prawie piąty, tu jest... ty masz drugi. Tu jest czwarty, prawie piąty, tu jest czwarty i tu jest czwarty w połowie, więc Damian masz najniżej, powiedzmy, tę sprawność fizyczną. No oczywiście masz wyżej niż Patryk, bo on w ogóle nie ma sprawności fizycznej, ale przez to, że on się zajmuje innymi sprawami. O, zainspirowanie ci się skończyło. Dobra, to może się zainspiruj, ja chcę, żeby ta piosenka była dobra. Poza tym, żebyś szybko rozwijał tę umiejętność swoją. Chodź, chodź, chodź. Nie zastanawiaj się, kochany. Popatrz w gwiazdy. No. Kliknęłam. Popatrz w gwiazdy. I następnie właśnie kontynuuj później. O, już jesteś zainspirowana. No zobacz, jak szybko, no. Jak ci to szybko poszło. Zainspirowany, ładnie. Kończ. Ja wiem, że jesteś głodny. Zjesz, jak skończysz piosenkę. Psz. Kończ ją. Nie marudź, że jesteś głodny, tylko ją po prostu skończ. Dobrze? Patryk, już mi tu nie jęcz. Musisz sobie zarobić na jedzenie, o. Dobra, a więc kończ ją. Czas mi wolno płynie. Kończ ją, kończ ją. Kochany, jesteś już w 80%, masz ją już gotową, więc śmiało kończ ją. Coś tutaj zrobiła? Kanapkę z wegetariańskim bekonem. Jest w ogóle wegetariański bekon? W Sims 4 widać jest, ale czy w ogóle coś takiego jak wegetariański bekon istnieje? Przecież bekon to jest świnka. Jak może być wegetariański bekon? Z soi? Nie wiem. Chyba coś takiego jak wegetariański bekon nie istnieje. Tylko w Sims 4 takie rzeczy. Ach. Dobra, widzę, że... O! Jest! Pierwszy utwór napisany, zaliczyło nam go. Wspaniale. To jak go teraz nazwę? Może tak, bo było go ciężko napisać, to niech będzie ciężka sprawa. Dobra, a więc... No właśnie, na poziomie umiejętności 9 można licencjonować utwory, a ty pewnie nie masz 9 jeszcze poziomu, co nie? No właśnie, masz 8 w 67%, to nawet go teraz nie zlicencjonujesz. Co ja zrobiłam? Miałam kliknąć gotuj i żeby ugotował mi tosta z serem. Przepraszam, leci nade mną F16, jeśli go w tle słyszycie. Dobra, a więc licencjonować dzisiaj jeszcze go nie będziemy, niestety. Chociaż dałoby nam to dłużej pieniążki, to wymagane zarobki na tych licencjonowanych utworach. No niestety jeszcze ich licencjonować nie może. I myślę, że zaczniemy teraz nim pisać kolejny utwór, byśmy właśnie weszli na ten 9 poziom. Później muszę go wypuścić tam na zewnątrz do skrzynki na listy, która jest za bramą. Za ogrodzeniem. Nie opowiadaj sobie historii. Nie rozmawiaj ze sobą, bo wiemy, że to wydłuża proces gotowania. Patryk, coś mówiłam. Nie rozmawiaj ze sobą. Ja wiem, że jesteś szalony i że lubisz ze sobą rozmawiać albo lubisz rozmawiać. Telewizor się zepsuł. Proszę, proszę.
Dobra, wymieńmy go. Jak jest? Wspaniałej jakości, wspaniałej jakości. Chociaż tyle. Czekaj, 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 bo mi się musimy przełączyć na tosta z serem. Zapomniałabym. Zjadłbyś tosta z serem, a ja bym się nie przełączyła. A to już ostatni wymagany tost z serem do zjedzenia. W końcu. W końcu, w końcu. Jedz go. Możesz sobie porozmawiać z Darią, bo widzę, że potrzebujesz. Nie no, nie kłóć. Rozmawiaj o teorii kolorów. Omawiaj estetykę. Rozmawiaj o zainteresowaniach, bo widzę, że troszeczkę towarzystwa jednak potrzebujesz, a więc sobie porozmawiaj z Darią, poznaj ją może. Nie, 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 nie pokazuj zdjęć. Nie, ale ciebie przeskoczyła! O! Jak ty kurczę latasz po tym domu. Latasz, latasz. Porozmawiaj o tostach z serem może, o tych swoich wspaniałych tostach z serem, do których widzę, na które wszyscy się teraz zrzucili. Chociaż nie dziwię się, bo to pora śniadania jest, a więc wszyscy głodni. Może porozmawiaj z nią o gotowaniu, może nauczy robienia tych tostów z serem, co nie? No i zdobyła Daria umiejętność malowania dzięki temu, że porozmawiałaś z nią sobie trochę na ten temat. No i dzięki temu też sobie podniosłaś. No dobra, dobra, popręż trochę muskuły. No, już nie chcę z tobą rozmawiać. No to sobie z Adrianem porozmawiaj. Nie no, porozmawiaj o technikach koncentracji umysłu, no. Nie, nie bądź dla niego niemiły. Sobie jednak towarzystwo musisz podnieść. I poznaj też. Nie wiem, pewnie już znasz go. No, znasz cechy wszystkich Simów tutaj. No ale tak, dla formalności. A, ty sobie poszłaś po jego tosta z serem. No tak, przecież on tak rozmawiał z tobą o tych tostach z serem, że poszłaś sobie wziąć jednego. Nie wiem, co mi się dzieje z językiem. Się plącze, kurczę. No dobra, to kończ. Kończ, Patryk, już tego tosta z serem. Już sobie... Znowu się na język plącze. Już sobie wystarczająco dużo porozmawiałeś. Teraz dokończ tego tosta z serem. I jest. I dobra, i tost z serem w kosmosie, przygotuj tosta z serem o wspaniałej jakości i rozmawiaj z mrocznym kosiarzem o tostach z serem. Zapomniałam o tym, ale mrocznego kosiarza można łatwo znaleźć w siłowni, a więc nie będzie to problem. Tylko że my możemy podróżować chyba, jeśli dobrze pamiętam, z zasad tylko od poniedziałku do piątku. I tylko między 9 a 15, więc poniedziałek będzie to czas, gdzie wybierzemy się na rozmowę z mrocznym kosiarzem i chyba w poniedziałek też, albo we wtorek jest zlot zapaleńców zawsze. Nie pamiętam, czy w poniedziałki, czy we wtorki jest zlot zapaleńców. Wydaje mi się, że jest we wtorki, ale pewności nie mam, więc będę poniedziałek i wtorek, na pewno to jest czas, gdzie będziesz wychodził, Patryk, a więc wszyscy sobie wyjdą. Wydaje mi się, że możesz iść spać teraz w tym momencie. Możemy się spokojnie przełączyć z tej aspiracji. I w końcu będziesz też mógł tym Simom coś innego zacząć gotować. Może się na tego geniusza muzycznego przełączymy. Możemy. Nie wiem, czy teraz nie powinnam mieć tej aspiracji cały czas aktywnej. Przynajmniej w godzinach o godzinie 12, kiedy będą przychodziły tantiemy za piosenki, oczywiście w momencie, jak już je zlicencjonujemy, jak już w końcu uzyska ten 9 poziom. Bo nie wiem, czy ogólnie liczy tantiemy. Ogólnie zarobione, nawet jak jest nieczynna aspiracja, wydaje mi się, że może liczyć. A więc to jest chyba ta sprawa, gdzie liczy ogólnie zarobioną kasę na piosenkach, a nie tylko jak jest włączona aspiracja. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, ale dla pewności będę trzymała cały czas o 12, bo o 12 chyba, albo o 10 przychodzą tantiemy. To muszę jeszcze spojrzeć, ale wydaje mi się, że o godzinie 12 zawsze tantiemy codziennie przychodzą za piosenki. A więc to będę pamiętała, ale oczywiście najpierw musimy dojść do tego licencjonowania piosenek. Chciałabym jeszcze dzisiaj ją zlicencjonować w tym odcinku, ale nie wiem, jak się nam uda. Bo czas leci po prostu jak krew z nosa. Zamiast trzecie tempo lecieć, to cały czas się spowalnia to tempo. Niestety, tak to już jest, no. Trzecie tempo w Sims 4 nie działa najlepiej. Cały czas są z nim problemy, czy to jest super szybkie trzecie tempo, czy takie zwyczajne trzecie tempo. Bo cały czas się ono spowalnia, niestety. Cały czas trzeba je poprawiać.
mam nadzieję, że w końcu to twórcy naprawią, że jak się włącza trzecie tempo, to jest to trzecie tempo, a nie. Proszę, Malwina, piąty poziom. Mówiłam, że niektórzy już byli blisko piątego poziomu. No i zobaczcie, co i spowolniłeś, no. Czas, leć mi tu szybko. Nie mam czasu na bzdety i bzdury i w ogóle. No, bo odcinek za chwilę trzeba też kończyć. Już powoli dobiega czas, żeby odcinek kończyć, więc... A ja chciałabym ten dziewiąty poziom dzisiaj uzyskać. Jak się trzęsą, kurczę, równo ze sobą, no. No i dlaczego czas mi się jeszcze cofnął, no? Gro! Nie lubisz mnie, czy co? Super, to trzecie tempo mnie nie lubi, absolutnie. Ja to już zauważyłam kilka razy. A ty się idź wykąpaj, masz działający prysznic, możesz go sobie umyć najpierw, się wykąpać. Pójdziesz się... Nie, poszła się kąpać w takim brudnym prysznicu. No proszę, proszę, no... Dlaczego ta energia spada? Ma rosnąć, a nie spadać, gro. Proszę, nie denerwuj mnie. No zobaczcie, znowu spadła, no. Dlaczego mi się trzecie tempo spowalnia? Ma być trzecie, szybkie tempo. A jemu ma nie maleć. Energia ma rosnąć, gro. Tak gro mnie dosłownie dzisiaj denerwuje, no. No to jest psychiatryk, tu się szalone rzeczy dzieją, a więc... kiedyś musiało się to stać. Że jak już mam, powiecie, na szyi czas, powiedzmy... A chciałabym wam pokazać licencjonowanie utworów. A chciałabym jak najszybciej zlicencjonować ten utwór, no i tak to już jest. Wiecie co? W tym momencie ja zrobię cięcie odcinka, jest festiwal miłości dzisiaj. Nieważne, widzimy się za chwilę w momencie, gdy będę mogła już licencjonować utwory Patrykiem, a więc widzimy się za sekundkę. Patryk już za chwilę... uzyska właśnie dziewiąty poziom, już jest dosłownie o włos od uzyskania tego dziewiątego poziomu. Zobaczcie, już ma 102%, a więc już o włos, o włosik dosłownie. No, Patryk, uzyskuj, żebyśmy mogli licencjonować w końcu te utwory. No, Patryk, weź mnie nie denerwuj, masz już 108%, Patryk. On mnie dosłownie lubi denerwować, wiecie? 110%. Patryk. Patryk, 111. Patryk, dziewiąty poziom, proszę. 112%. Patryk. O nie, no Patryk, nie denerwuj mnie, 113%. Ile można mieć procentów? Dobra, wiesz co, skończ. Skończ granie. Tak jak już raz zrobiliśmy kiedyś. Odłóż te skrzypce. I teraz kontynuuj. Teraz jak już się weźmiesz za skrzypce, to powinieneś dostać od razu awans. Tylko nie mów, że ci się cofnęły procenty. Tylko nie mów, że ci się cofnęły procenty. O 3% ci się cofnęło. Miałeś 113%. Patryk, graj na tych skrzypcach. Nie denerwuj. Ja wiem, że ci się chce do toalety. Już powinieneś godzinę temu uzyskać 100%. A ja mu się cofnęło 3%. Jakiś pajączek tu sobie chodzi po pajęczynie. Fajnie, fajnie. No, 99. Patryk, mnie już zacząłeś porządnie denerwować. Miałeś ładnie pokazać, jak tu wchodzisz na dziewiąty poziom. Jest, w końcu, dobra, teraz cię łaskawie wyślę na te toalety w nagrody. I teraz Patryk może pisać zaawansowane utwory klasyczne i licencjonować napisane przez siebie utwory w końcu, używając skrzynki pocztowe. I to za chwilę też zrobimy, jak tylko Patryk skorzysta z toalety. W nagrodę, że w końcu uzyskał ten poziom, chociaż... Ojojojojoj, trochę marudził przy jego uzyskaniu, no. Marudny Patryk, to mi się nie... Z nikim nie rozmawiaj, Patryk. Wykonuj, co do ciebie mówię, z nikim nie rozmawiaj, chodź tu teraz. Oczywiście jeszcze zepsułeś. Zepsułeś to jeszcze, no. Zamienimy już to. Wpuść tylko Patryka i licencjonuj utwór na skrzypce, ciężka sprawa, licencjonuj utwór, nie rozmawiaj z nim tam. No, jest, poszedł utwór. Jest, dostaliśmy 180 za niego, więc już powinieneś mieć zarobione, nie? Nie, dostaliśmy przecież jakieś tantiemy. No dobra, zablokuj dla wszystkich.
No dobrze, to w następnych odcinkach będziemy patrzeć, jak przypływają nam pieniążki za licencjonowany utwór. Ja teraz też doczytałam pomiędzy w zasadach, że można podróżować codziennie, a więc nie musimy czekać do poniedziałku, by lecieć do siłowni, by tam porozmawiać z mrocznym kosierzem o tostach z serem, a więc wydaje mi się, że już w następnym odcinku wybierzemy się do siłowni z samego rana o 9, by tam porozmawiać z mrocznym kosiarzem, bo miejmy nadzieję, że tam będzie przebywał. Chociaż z tego co pamiętam, mroczny kosiarz cały czas lubi siedzieć w siłowni, więc spokojnie powinniśmy, jak pójdziemy na siłownię, powinniśmy go tam znaleźć. A więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, by zagłosować w ankiecie, do której jest link w opisie odcinka na kolejną serię po tej serii, a więc serdecznie zapraszam do głosowania i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!